Cześć! W większości gier w opcjach mamy możliwość zmiany jakości grafiki. Wpływa to nie tylko na wygląd gry, w którą gramy, ale również na liczbę klatek, które są wyświetlane podczas jednej sekundy gry. Często jest to 30 klatek na sekundę, czyli prędkość, z jaką wyświetlane są filmy w kinie, jednakże większość graczy wybiera standardową wartość, która obecnie wynosi 60 klatek na sekundę. Ortodoksi wybierają nawet 120 klatek na sekundę, mają też droższe monitory. Czy to ma sens? Jeżeli powiem, że nie, to będzie dużo negatywnych komentarzy pod tym filmikiem, więc nie powiem tak. Będziemy zmieniać jakość grafiki poprzez klawiaturę numeryczną. Klocki, które odpowiadają za jakość grafiki, mają w swojej nazwie Scalability. Możemy wybrać tam jakość najlepszą, Epic, i najgorszą, Low. Natomiast jeżeli chcemy zobaczyć wszystkie stopnie, wybieramy pierwszy klocek z góry. Stopni jest kilka, nie są tylko dwa. Najlepszą jakością jest jakość o wartości 0. Wykorzystywana jest najczęściej w cinematikach. W grze najczęściej wykorzystywana jakością jest 1. Natomiast jeżeli na komputerze nic za bardzo nie działa poza pasjansem, no to wybieramy jakość low, która ma wartość 6. Każda wartość coś odejmuje, na przykład rozmycie w ruchu, na przykład cienie są mniej wygładzone, modele tracą gładkość, ponieważ włączony jest anti-aliasing. Jednakże najlepiej można to prześledzić, przeskakując z najlepszej wartości do wartości low, czyli wartości 6. I pokażę, jak to wygląda na grze. Domyślna wartość jest najwyższa w edytorze, ponieważ projektant powinien widzieć, jak gra może wyglądać najlepiej. Jeżeli włączę 6, no to musimy przez chwilę poczekać, aż skompilują się shadery. No i widzimy, że gra traci swoją gładkość w edytorze również, więc trzeba pamiętać o zmianie. Mamy też nowy klocek Scalability i podana wartość, na jakiej aktualnie jesteśmy. Możemy tam zmienić każdy parametr z grafiki, który jest istotny, czyli włączyć anti-aliasing, włączyć cienie. Domyślnie możemy też wybrać auto i to będzie dopasowane pod optymalną wartość dla naszego komputera. Jednakże domyślna wartość, która jest w edytorze od zawsze, po pierwszym uruchomieniu, jest to wartość cinematic, czyli najlepsza z możliwych. Możemy ją wybrać i wtedy zniknie klocek scalability w edytorze. Wybieramy cinematic, mamy najlepszą jakość.